No siema, nastał czas na kolejny odcinek z kariery F1 2014 w McLarenie. Pozycja kwalifikacyjna to pozycja 13. Jesteśmy w Silverstone. Oczywiście za batonem w kwalach, ale miejmy nadzieję, że w wyścigu sytuacja się odmieni. Ruszajmy na tor więc. Zakręty Magot i Beckett oczywiście są dla mnie sporym problemem w tym bolidzie, ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. Miejmy nadzieję, że skończymy w punktach. Tempo nie było zbyt zadowalające w kwalach, dlatego dopiero 13. pozycja. Oby udało się wycisnąć więcej z tego samochodu. Mercedesy jeszcze nie powróciły do pełni sił, ponieważ między nich wcisnął się Red Bull. Ja zaś troszeczkę z tyłu startuję. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, czy Santander mi pomoże. Czy pomoże tylko Ferrari? Ktoś tam zaspał start. Przy samej barierce właśnie będzie z Santanderem. Za tym skrzydłem Pereza uda nam się przebić teraz na miejsce. Chociaż tak nie do końca, ale tutaj później dohamujemy. Jesteśmy na miejscu 11, już 10. Tutaj ciasno. Pojedziemy szerzej, żeby nabrać trochę więcej prędkości. Wyjeżdżam przy okazji na trawę, tak jest, zajebiście to zrobiłem. Bota strasznie wolno. Raikkonen strasznie wolno. Ricardo też strasznie wolno. I ciśniemy za Vettelem, mamy o wiele lepszą prędkość. Jest miejsce piąte. Ależ McLaren się fantastycznie przebił. To zarówno ja, jak i Baton. Jaja, jak i Baton. Mam nadzieję, że teraz tempo będzie dobre. Chociaż szczerze w to wątpię. Tylko na starcie mieliśmy takiego fuksa. A teraz już będzie bardzo ciężko. Kwalifikacje były bardzo nieciekawe, jeśli chodzi o pogodę. Była ona zmienna. Trzeba było się dostosowywać. Musiałem kilkakrotnie wyjeżdżać na tor. Tymczasem tutaj Vettel już będzie próbował atakować. Ale nie McLarena. McLaren jest za dobry na prostej. Także będzie miał spore problemy Vettel, żeby mi się tu dobrać do dupska. A wy za to, moi państwo, będziecie mieli kolejny świetny pokaz defensywnej jazdy w moim wykonaniu, a jakże inaczej. Ten sezon jest ekscytujący, naprawdę. Bolid jest tak spierdolony, że szkoda słów. Będę próbował stąd uciekać jak najszybciej. Już cały wężyk samochodu wyjdzie za mną, bo ja jadę najwolniej. Tak jest, o to chodzi. Vettel bez DRS-u to on gówno ugra. Nawet teraz troszeczkę stracił, musiał chyba hamować po tej brudnej stronie toru. O, na razie McLarenie cisną, wygląda to nieźle. W tym momencie staje się dla Batona takim swoistym buforem, jak to lubią mówić nasi komentatorzy, szczególnie Andrew, bufor bezpieczeństwa. Dotrzymał stawkę za sobą, Vettel coś stracił. Może jednak nie jesteśmy na tak przegranej pozycji. Może nie będzie trzeba korzystać z umiejętności defensywnej jazdy, może uda się uciec. Trochę za szeroko. Popełniając błędy, to ja nie odjadę. Jakbym tak odjechał Vettelowi, żeby on nie był w strefie DRS, to też byłoby spoko, naprawdę. Ale chyba niestety będzie. Tak, zdecydowanie. Oczywiście odrobili jakimś cudem.
Bolid, jak to ma w zwyczaju, nie lubi skręcać. Tak jak już wcześniej wspominałem, ten samochód został tworzony z myślą o drag race, a nie o wyścigach Formuły 1. No tak, jednak tam Vettel musiał mieć jakiś błąd po prostu. Tutaj mają o wiele lepszy docisk, aerodynamikę i w ogóle wszystko. Oprócz prędkości maksymalnej, tylko im V-maxa brakuje. Vettel znowu próbował i się przeliczył. No tak będzie próbował przez cały wyścig, a ja nie będę mu dawał dupy. A wy, moi drodzy, szanowni widzowie, kochani i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie przyszykować poduszkę, w ogóle jakąś książeczkę, jakąś bajkę do poczytania, nie wiem, puścić sobie pornosa w tle, będzie ciekawie przynajmniej. Dojecie sobie jakimś dubstepem w tle, albo na przykład jakimś, nie wiem, polecam The Upbeats z Nowej Zelandii, przy tym się nie zaśnie. Równie dobrze może być coś po kraju Electro House, może też dubstep bardziej, czyli Knife Party, albo sławetne wśród formułowców Pendulum Wahadełko. Puśćcie sobie w tle. Co macie się nudzić przy tym materiale? Dowalcie sobie jakąś muzę. Baton odjeżdża. Ja sobie jadę. Staram się jakoś ciąć to, żeby nie wytracać za bardzo, jak pojadę. Oczywiście każdym innym bolidem bym się tam zmieścił, ale McLarenem nie. Nie wiem, dlaczego pionek zmusi mnie do jazdy w McLarenie, naprawdę. Ale nie chciałem wyjść na chama i chuja i się zgodziłem. I te same moje szanse, widzę, są w tym momencie pogrzebane. Ten bolid jest po prostu zbyt zjebany. Nie, nie, Vettel. No może jak będziemy tak zażarcie atakowo, to nie będzie aż tak nudno. Obstawiam, że Vettel ma najwyższy współczynnik agresywności w grze. Co tam? 3 sekundy lepsze czasy. Już to normalne. Vettel tuż, tuż. Leci w niego kurz. Szybko się zbliża. A ja mu wciąż ubliżam. Wow, tu już jest piąte kółko, a tu jedzie się tylko 13. Ależ ten czas leci. Oczywiście, że trzeba spowolnić bolid. Naprawdę, Codemasters nie mogą myśleć czegoś lepszego. Zamieściło taki gunbo. Automatycznie zwalniające pobocza. To jest przyszłość. Dlaczego Ecclestone jeszcze na to nie wpadł? Mógłby też, nie wiem, no, chyba, że to się nie opłaca, no, może do tego. Próbuj teraz wewnętrznie, Meister. W sumie dobrze mówię, że Meister. Bo to jest Weltmeister, czterokrotnie, jakby nie patrzeć. Rosberg ciśnie. Jest wreszcie lepsze kółko. Ja zjeżdżam, chociaż nie otrzymam takiej potrzeby. Ale zjadę, bo jakbym miał zjeżdżać później, to bym potracił te pozycje na rzecz tych dwóch ziomków, co za mną jadą. Ta prędkość maksymalna mi tu pomaga. Jest moim sprzymierzeńcem. Ferrari ma obie te cechy, zarówno skrętność, jak i
prędkość maksymalną, ogólnie jest szybkie. Ma dobrą aerodynamikę. A McLaren ma tylko jedną z tych rzeczy, dlatego jest taki zjebany. Lekko mówiąc. Jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że za Uberem 2.13 by się jeździło lepiej. Wolałem się ślizgać niż nie wchodzić w ogóle w zakręty. Możliwe, że no to Ricardo teraz się próbował. A my teraz zjeżdżamy. W sumie co tam zaszalejmy, dajmy sobie oszczędną, nigdy tego nie robiłem. I teraz pojazd eksplodował. Boil McLarena nie jest przygotowany na oszczędną mieszankę. Trzeba zapierdalać cały czas, cisnąć na maksa, ani chwili wytchnienia. Walczyć z tym bolidem na każdym zakręcie. Jazda! Co to jest w ogóle na tym LCD-ku? Przód, tył? No, temperatura opon? Nic i tak nie widać. Standardowo, to musi być dobre okrążenie. One qualifying lap. It's hammer time. Hammer time. Ogólnie rzecz biorąc, wiem, że większość tak jakoś się dziwnie składa. Większość fanów formuły lubi rocka słuchać. Nie wiem, znaczy, co jest spowodowane takim stanem rzeczy tak naprawdę. Zauważyłem dopiero teraz, że na oszczędnej. Przypomniało mi się. Niepotrzebnie włączałem. Ale wracając do tematu muzycznego. Zespoły rockowe, no faktycznie, zgrywają się z F1, a z kolei ja uwielbiam słuchać drum and bassu i electro house'u. Od dubstepu już odszedłem. Ani tym bardziej... Nie wiem, jak się nazywa ta odmiana, zapomniałem. Wiecie, te całe Bigfooty, Animalse, Sralse i inne pierdolenie. Strasznie mnie wkurwiają utwory tego typu. Tego na przykład nie lubię słuchać, a też się stało jakimś dziwnym trafem popularne. No tak, a ja troszeczkę straciłem pozycji. Jestem trzy miejsca za Jensonem, a byłem jedno. Nie wiem, czy będę w stanie podgonić Kimiego Räikkönena. Z DRS-em to jeszcze jest możliwe. Ciekawe, jakiej muzyki słucha Räikkönen. W sumie z Finlandii wywodzą się te wszystkie takie typowo hardrockowo, metalikowo jakieś dziwadła. No, normalnie. No patrzcie, patrzcie, co się kurwa wyprawia z tym bolidem. Dobrze, że mnie nie zwolniło. Chuj, ścinam, mam to na wyjebane. Chcę być w DRS-ie. Szczęśliwie jestem. O, spada! Jest inżynier. Zawsze zna się na rzeczy, wie co się dzieje. Perez próbujemy jeszcze atakować. No, chyba sprawa z Räikkönenem jest przegrana. Przez mój błąd z niezmienieniem mieszanki na odpowiednią. Ale mnie ta gra... Może nie sama gra, ale mnie jazda tym bolidem wkurwia niemiłosiernie, naprawdę. Żaden dubstep mi to nie pomoże, ani tym bardziej jakiś, nie wiem, porządny album. Na przykład Abandon Ship. Polecam i pozdrawiam. Ok,
McLaren to gówno, McLaren to chujnia. Ciekawe jak zareaguje Eric Boullier, jak mu powie, że Marussia jest lepsza. Naprawdę. Po tym wyścigu mu tak powiem. Wszystkim tak powiem. Że przygotowali takie gówno na ten sezon. Co to, w żaden zakręt się nie mieści. No kurwa, skręcaj! Co, i byłem sobie piąty i nagle jestem kurwa siódmy, Raikkonen mi odjeżdża, wszyscy mogliby mi wyprzedzić, w ogóle by mi zacząć odjeżdżać. Jedyny bolid, z którym mógłbym już się równać, to byłby Lotus albo Toro Rosso. Bo niestety cała ta ekipa, która idzie za mną, jest po prostu szybsza, a ja ich blokuję. Nie, że nie mam tempa, ten bolid po prostu kurwa nie skręca. Teraz się zacznie w ogóle zabawa. No ale kontrasz, przecież kurwa jesteś siódmy, a o co ci chodzi? Będziesz miał punkty. Super, kurwa. Idźcie w chuj z tym bolidem, naprawdę, idźcie w chuj. I to nie mówię do was, tylko ja mówię do Codemasters. Nie wierzę, żeby McLaren był tak spierdolony w realu. Że tak chujowo skręca. I znowu się wkurwę. Niepotrzebny. No i co, jestem siódmy, będą zajebiste punkty. A materiał oczywiście do dupy, bo oczywiście nic się nie działo. Nie mogę nikogo atakować, cały czas cię muszę bronić. Co za gówno. Bottas za mną. Już będzie gorzej, bo Williams jest szybki. Ale jest za daleko, żeby mnie tu atakować. Tak myślę. W ogóle Codemasters mogą wypuścić Derta czwóreczkę. Tam czytam, wchodzę na CD Action i inne magiczne strony. Wszyscy marudzą, że to po co Dirt, Colina dajcie. Ale to tam na multi nie ma jakiejś rywalizacji, zabawy w ogóle. Dirt był naprawdę świetny na multi, tam było tyle fajnych trybów. Nadal zresztą jest, nie usunęli tej gry przecież, nie? Tak fajnej, tak wyluzowanej ścigałki. To zaświecą się, zeświecą się. Mało jest tak. Takich fajnych ścigałek jak na lekarstwa, a jeszcze będą ci marudzić, że oni chcą Colina. Gdzie takie badziewne coś tam, jakieś gymkany, kto to wymyślał? Rajdy dawać. To niech rajdy sobie też będą, ale jako osobny tryb. Nie, że cała gra będzie poświęcona rajdom. Grałem ostatnio w Colina 4. Już nie ze względu na samą grafikę, ale po prostu ta gra mnie nudzi. Także mam nadzieję, że oni nie zmienią swojej polityki. Ale silnik graficzny naprawdę mogliby zmienić. Bo ten ocz brzydki nie jest, to jednak ma swoje wady, które już powinny być dawno wyeliminowane, a nadal nie są. I mam nadzieję, że Ego Engine 2 lub inny engine, z którego sobie skorzystają, poradzi sobie z tymi problemami i dostarczy nam kolejne świetne gierki. Grid Autosport to jest takie, można powiedzieć, zwieńczenie tej starej generacji. Nie F1. Ta gra się praktycznie wcale nie zmieniła względem 13. Tylko właśnie, tak jak wspominałem już kilkakrotnie, chyba tylko te zmiany regulaminowe ratują tą grę, że po prostu jest ciekawa, wyścigi są ciekawe. Oczywiście nie moje, bo ja jeżdżę w zjebanym McLarenie, ale podejrzewam, że inne bolidy spisywałyby się o wiele ciekawiej, wyścigi byłyby z nimi ciekawsze.
Czasem muszę się bronić przed Bottasem. I się obronię. Raikkonen mi oczywiście odjechał. Jak ja oczywiście kogoś puszczę, to oni mi już odjeżdżają. A jak żeby inaczej. I choć cały czas dojeżdżam w punktach, to niestety strasznie mnie taka jazda denerwuje. Ja też chcę sobie trochę poatakować, a innej okazji jak start wyścigu nie ma. I co, jeszcze za chwilę stracę umiejętność w ogóle wyprzedzania czystego, bo nikogo nie wyprzedzam w tej karierze, dosłownie nikogo. Ostatnio Rosberga, ale potrafię. Epicką walkę stoczymy tutaj z Horshidesu w lidze. Naprawdę. To było fajne. Wtedy się jechało. Mercem chwytającym za serce. Ale on był po prostu dobry. I choć mimo, że zdarzały się momenty podsterowności w jego przypadku, to były one znośne. I ja właśnie wolę takie bardziej ustabilizowane bolidy niż takie rzucające się na każdym zakręcie. Ale to, co prezentuje McLaren, to jest z kolei przesada w drugą stronę. Właściwie to McLaren nic sobą nie reprezentuje. Nic sobą nie reprezentuje. Ja powiem mi, żeby tu dojebali radio. Gdy wy nie będziecie musieli sobie puszczać niczego w tle. Albo na wyświetlacz, jeżeli ktoś jest totalnie zboczony, to właśnie na wyświetlacz mógłby się do czegoś przydać w końcu. Tylko potrzebne jest wejście USB, jakiś pendrive i lecimy z tematem. Zobaczę jak w ogóle na minimapcie, jak mi Button odjechał przez ten cały wyścig. Jest niepojęte. Czy jadę jakoś źle? No po prostu nie mogę wpasować się w zakręty. No nie mogę, po prostu nie mogę. Daję gazu, on nie skręci. Na trawę my oczywiście wyjedziemy. No, why not? Why not? Przynajmniej, żeby chyba nikt nie będzie atakował do końca wyścigu, bo coś tam zepsuli. Button ładnie pojechał, ja pojechałem tego. Ważne, że awansowaliśmy o te kilka pozycji. Jesteśmy oczywiście właściwie standardowo w punktach. Ale jakim kosztem? Zero spokoju podczas tego wyścigu, naprawdę. Nie wiem skąd się bierze twój entuzjazm. To nie ja tam siedzę, to jakiś klon. Ale rękawiczki ładne zrobili w tej grze, naprawdę. Rękawiczki po Hoyo Fest, naprawdę ładne. Cała moc obliczeniowa poszła w rękawiczki. Brawo, siódme miejsce. Perez miał oczywiście do mnie 1,2 straty, ale jakimś cudem nagle się zrobiło pół sekundy. Po jednym sektorze. Bosko. Ważne, że Vettel 11. O, nie patrzyłem, który Hulkenberg ukończył, ale najwyraźniej nie zdobył punktów i przeskoczyłem. Cwaniaczka. No bo on tu mi się tutaj sadzi, rządzi się tutaj. Rozpanoszył się Hulkenberg. Miażdży Pereza. W zasadzie Williams coś słabo. A Button nawet nie za punkty zdobył, zaczyna też szaleć. Dobra, wystarczy tego. Wiesz, że Marussia jest lepsza? Zjebaliście bolid. Też wiesz o tym? Dostaliście mi taką spierdolinę, że szkoda gadać. Hej łysy, jak tam twój syn? Dobrze. Ja nie mam syna. Zostawię mnie. Poszedł do Marusi. Kondia spełnia oczekiwania. Ale mój bolid nie spełnia oczekiwań. Aż musiałem się napić, bo tak mnie suszy. Po tym suchym wyścigu. Tak, Button, jeszcze się masz czym chwalić. No oczywiście level, a po co wbijać level? A właśnie po co mi ten level? Co ja patrzę? No, pff, po co mi taki level? Następne Deutschland i to jest bardzo fajny tor. Miejmy nadzieję, że tam McLaren się spisze lepiej niż tu w tym gównianym, kurwa,
Nie, no, tor spoko, ale boli tragedia. Jestem po prostu załamany. Musimy jakoś przeboleć ten sezon, bo... Powiedzcie mi, że jakąś ofertę kontraktu dostałem. Jeszcze tylko zerknę, co mi tam. O, będziesz mógł oznajmić światu twojego rywal, bla bla bla. Pogoda ładna będzie. Gówno. Żadnych nowych ofert. Dobra, walić to. Widzimy się na torze w Niemczech, na Hockenheimie. Bardzo fajnym torze. Moim ulubionym w tym sezonie. Także do zobaczenia.